czym. Nie, ostatni raz to mówiłem. Dobra, big na YouTube. Druga strona! Drugi! Dawaj, lecimy. Rozwaliłem. Aaaa, zrypałeś. Migło, śmigło. Nie zauważyłem. Dostał. Ty! W głowę mnie trafił, kiedy do niego celowałem. Widziałeś to? Snajper na dachu jest. Wasila, ty co masz stokowe tego? Wyrzutnie? No. Bo ja nie wiem, nie grałem. No, wiem. On prawie wszystko na tym drugim. Bo ja zawsze byłem snajper, albo jakiś nie wiem. Jakiś nie wiem, jakiś medy. Jak on mnie zabił? Jestem zdziwiony. Dajcie mi wkłada. Masz, a ja mam wkłada. Nakłada. No? Gdzieś wiedział. Stój. Ale mam za dużego, żeby zmieścił się w zamkniętym samochodzie. Jedź! Ten to się chwali swoją pałą, ma dlatego, że ma kompleksy. A nie mówiłem o procesorze. No to... Co, to jak wy ma tłumaczyć, że masz tak... Musi nie mieścić w zakupie. Duży. Dobra. Ale kto ma wyjść? Daniel do ciebie. Daniel do ciebie, ale tak na razie to... Wy dwójka z Danielem tam siedzicie i się masturbujecie latarkami. No ja sobie tak głosy na ten, tak siedzę, nie? I raptem tak wchodzę na ten salon i cisza. Stary, nie? Wszyscy zaraz wrócę. No może cię obgadywaliśmy, już nie pamiętam. Dał mi się. Ktoś do mnie strzela! Wygrałeś życie. Klishit. Ale gówno, celowałem do kolesia, a co za niego wybiegło transportem? Nie, wybieg. Tak. 5 mnie dostało. I dubuj. Trzeba grać odpowiedzialnie i z głową. To jestem, tu z gry mam być odpowiedzialny i z głową. Uff, transporter opancerzony. Chodź tym transporterkiem, pedale. Raz ci przyfasolę znowu ty. Gdzie tu jest? Co? Jednak nie zabił. Trzydzieści pięć go zostało, jasne. To ile mam w niego strzału? Prywać. Thank you. Ała! A cholera, ten transporter opancerzony wytępić i tyle. Nie ma, że boli. A taki samobój, że wchodzą w grę. Dobra, jednego mniej. Który jeszcze gnoj... Oła, nie zdążyłem przeładować. No jest. Dziewczynką też tak mówisz? Nie ma, że boli? A kto nie wie? A ty? Ale jego spokojnie nie ma co. No, zepsuty nie działa. Tak, moczył go i coś mu nie wyszło.
aha. Fajnie się robi. Nie ogarniam typów ty. Naprawdę, nie ogarniam. To zacznij ogarniać. Dobra, ogarniam. No widzisz, jaka nie tam otworzę. Dzięki wielkie. Spraw odpowiedź. No sprawy. Właśnie, cholera, miałem bicie. Teraz tak się obróciłeś, że nie mam bicia. Patrz mnie, Basi! Nie umiem nadać mi go chleb. Basi! Kaczeki. O lol, ty akurat ktoś wybuchnął budynek i padłem do budynku. Ale czemu ktoś wybuchnął budynek? Wiesz, to jest slangiem. Wasil, oknie, tutaj pierwsze okno, bij. Wiesz, co inaczej jakby to mógłby się dopiero zastanawiać, jakby powiedział... Zabity? Budynek wybuchnął kogoś. Jakby to brzmiało w ogóle, ty komentarz. Ktoś tam gra w pił, nie wiem, cokolwiek, jaki komentarz. Budynek wybuchnął kogoś z naszego teamu, ty. Weź to ogarnij. Ale jakie oryginalne. No. Ładnie. Tego się nie robi dla pieniędzy. Asi. Śmigłowiec. Ja wiem, że niektórzy nie znają mi armii, ale... Kacz! Co to było? Czemu te liczniki w samochodzie zawsze pokazują zero? Chciałem pamiętać, kto ten... Bo pokazują ile razy inteligencji kierującego. No, w twoim przypadku, Wiktory, to będzie minus 1, no. No, sorry, taki mam mi klimat. Cholera, no i co mają gdzieś tam w domu? Widzę. Chyba to... Kurde, dopadł mnie, trzeba tam tu zjechać. Zanim nas pozabije. Co za kampy? Widzisz, to są snajperzy, ich nie ogarniesz. A jak się usiadł? 9 HP. No nie wierzę, nie? Jak się usiadł? Chodź tu tym śmigłowcem. Ła, na wież siedzi. PKP. Uwaga. Kurde. Biorę snajpera, będę się kampił. MZP-gam, bo ciągle on żyje. Taki typ. To kto ty? Kampią przy tej wieży na dachu. Chyba na wieży. Nie, właśnie w tym problem, że kampią się przy wieży. Kampili się na wieży, to by było pół biedy. Chcesz byś wiedział, gdzie są. Wieże przewrócić i gotowe. Dobra, nie ma ich, poszli. Jak tam spadaj z tą wyrzutnią rakiet, ty. Aha, czołg mnie zabił. No. Ale go nie widziałem. Czemu oni mają czołg? To dał dzieciom takie duże zabawki. Czemu nie mówicie? Czemu nie, nic nie powiecie, że tam jest jakiś... Ja nie żyłem. Ktoś mnie rewizował z fajera ten dwóch typów. Prątałbym ich, ale nie miałem jak. Mógłbyś powiedzieć. Ale już, wy już nie żyliście. Ja się... Ja pierdykam, idiota, nie umie latać śmigłowcem, zaraz się rozbijemy. O mój Boże.
gorzej. Ja sobie wychodzę tego typu, nie? Zrobiłeś o tym, że nie robisz mi dobrze, tylko tak robię, żeby wszyscy to wiemy, żeby wiesz. Tak, tak, widziałem, że trzeba to wyskinowanie w boksa. No i może tutaj nie, ale mam masowego śmigłowca, więc zobaczył pewnie ulicę na Xboxie. Dobre właśnie, to dobre. O, nie rób tego, koleś, ty kurde samobójca. Nie! Puściłem spadochron i się zakręcił. Po drzewo. Ani nie, nie gra. Idę dalej. Tam na taku nabierzają. Ale oni nabierzają stary koniec. Wiecie co jest problemem? Że ta cholera jasna. Ich rypana arta jest poza naszym jakimkolwiek zasięgiem. Fajnie, czołg. Czołg nas zajęli na śmierć. Spadamy. Nie, 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 spadł. Nawalają z tego. Z rakiety spadamy. Tam na dachu. Jasne, z takiej odległości snajper, a co głupie, bum. A kacapy ruski. Dawać mi kład, nie dajcie kłada. Chyba się wbije na kłada. Jedziemy. Dzięki żołnierzu! Nawalają z artylerii. Do boju gotowi. No właśnie wiem, się zastanawiam ja. A tu jest skurwany. Może żadnych pojazdów na RSP. Jeszcze to przegramy. Ja pierdykam, jeden z naszych chciał kolesia zabić na noc. Nie dość, że koleś został zabity nożem. Celować, to jest podstawa. Dobra. Musisz celować, to podstawa. Musisz już starać się w głowę celować. Kiedy pan celuje? Boże, znowu ten sam czołg, no ludzie święci, zabijcie ten czołg do cholery. Ty co, my czołgów nie mamy. Nie mamy czołgów, właśnie, to rzecz. No stop, giną. Nie, ale chyba ten projekt przeleciałem przez mistrz sam się robię. O tyle czołgów, to nie weźcie sobie po to.
pomógł ten typ. Damian? Mam pytanie, ile ty grasz tą czwórkę już? Mało. A, no to luźno. Na co? Staty, tak? Staty. Znaczy, na, patrząc na serwery Gieron, też gra, nie ma 0,9, no. Nie ma 4,12, nie jest już tak źle. To będzie... Ja też ostatnie dwa dni grałem, a to, tą grę, w ogóle nie wiem. Może przedtem z 3. I się z morzy zabijają. Ja uwielbiam na hardkorze, stary, jest tak fajnie. Ja tutaj. Też. Czy to jest to tak, to właśnie to jest w łatwej chwili, że się nie powinno grać na hardkorze. Nagranie zostało do tego stworzenia. Wiemy, są od tego symulatory, jak arma i tak dalej. Bawki, to jest trzeba nie ma tych no nie wiem. No i się grało jak w normalach. Proszę was. Przerwę. Proszę was, zabijcie M142, tą artylerię, bo ona jest, ona rozwala wszystko. Tutaj. Ale jak ją mam zabić? Co ja mam? Siadamy do helikoptera, lecimy koło niej, wszyscy nawalają z tego. Dobrze, najpierw odbić helikopter naszej dziewczyny. O Boże, co za idiota sterował tym śmigłowcem, no po prostu na nic zaletni tyle. Stary, tyle osób co nas namierzy, to już koniec, ale... Dobrze, grają. Tak przegrywają. Na razie. Bo to się nie bać. Chyba wiem, czemu przegrywamy to cały czas. Z tym czołgiem, ponieważ nasz czołg jest stokowy. Oprócz kamuflażu nie mam. Znaczy ja nie mam stokowego. Jak coś to ja nie mam stokowego, jak coś to mogę kierować. Ja też nie mam stokowego, ja mam maksowany. 144% HP. Znaczy go tylko parę razy strzelić i spoń. Bo on do mnie dostał. Ale camper. Znowu właśnie, a jak tam doszedłeś? Bo ja jeszcze bym chciał, musiał dojść. No jestem, byłem w samej przy linii. Bokiem przeleciałem. Jasne, nagle nic zupy, nic oka, bo wylatuje koli za gwiazdę. A nie, ten był szef. Dobra, już nic nie ma. Czekaj, Wesy, może się uda wpada wziąć, to byśmy tam. No dawaj, lecimy tam. Z naszym coś tam jedzie. Uwaga, kolej był. Dobra, kij z nim. Wasil? Nie w tę stronę, Wasil. Wróć! Chował się. Właśnie koleś. No cały czas on mnie zabija, Boże. Ile razy można? Wyjechało, dawaj. Nie może ciebie też zabiło. Kurde, ale było blisko, już wiem, że można dojechać. Lata z prawej do lewej. Czekam na S. Daję to tam, to ja wiem, że ty byś granatykiem na pewno. Znalazłeś się szybko tego. No mu ten sobie z KS-em. No ten drugi. Jest ten zastrany czołg. Ty, jasne. Cholera, jeszcze jakiś Ukrainiec siedzi w tych rakietach. A żeby go kurde ludzkie zdechać. No co? Daj, 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 daj.
Jest śmigło. Mamy czołg. Mam. Chodź. To serwer domy na śmigłach, panie. Nie, nie. Chodźcie do kasatki, do Wiktorego. Do Wiktorego, właśnie nie wiem, czy rozwalimy tego gnoja. Myślę, że nas zniszczą zanim dolecimy, no ale... Lecz. Z kasatki go nie wiem, czy tak łatwo rozwalisz. O, tam jest pelota. Gdzież go bij. I gnojca ile wejdzie. Zabiłeś? Mamy wyrzutnię rakiet, Wastel. Zabierajcie wyrzutnię rakiet. Zabierajcie wyrzutnię rakiet, koleś, my ją dopiero zniszczyliśmy. A ale pelota. Naszą. Run for run. Wasil, gotuj się do skoku, zaraz będziemy chyba skakać. Chodź. Nie. Udało się. Snajper gdzieś był, widziałeś go? Nie. Bardzo dobrze. A teraz coś widzisz ciekawego? Patrz na to, co zrobiłem. Widziałeś to? Kacz. Nie zdążyłem wybić z patachro. No, dzięki kamu. Wrak cię przygniótł. To ja cię uratowałem, ty. No dobra, teraz trzeba dojść do jakiegoś punktu i tyle. Gdzie mamy wyrzutnię rakiet, jest w naszych rękach z tobą. Ale gościu to ładnie ogarnę, nie? Wziął, pojechał w tył. Ale mały zasięg miał strasznie. Ale to bardzo mały. Ale tak wszystko działa w połowie nocy, ale w połowie nocy nie ma. Zlokalizowano snajpera! Eee, już przyszli. Tak było dobrze. Ty, a tym naszym gdzie pojechał? Ty wy widzicie go? Gdzie jest nasza wyrzutnia rakiet? Czyżby właśnie się skończyła? Tak. Ale uważaj na wprost. Nie no, jednego bym zabił, no ale trzech. Znowu ten sam. Kilka z komandą. Dopadnę cię w końcu. O wale. Ja też, ale nie informuję o tym zazwyczaj publiczności. Dramna was, tyle wam powiem. Zaraz was zniszczę. Mój procesor wam tak poniszczy mózgi, że aż... To spalić się? Mówię ci, wybuchnie taką bombą jądrową, stary. Bombą jądrową. Ja też nie wydali się przy kardel paki. Ja wiem, że tam filmy 4 małe do tego zdolne znane, wiesz? Nie wiem, gdzie tu są typy jednobiegowe. Nie wiem, ale snajper mi właśnie przez ścianę. Dobry jest. Strzeliłem w samochód, zabiłem wroga. Kurde, odrodziłem cię na sobie, myślałem, że ty masz chociaż czymś tam podjechać. Pieszo. Ja podjeżdżam. Czekaj, zaraz zawołam. Dawaj, be, zajmują. Ale kampił. Ja się zaraz dorwę. Nasram wam na maskę tego samochodu i powiem, uwaga mina. Ten nam typa cały magazynek ustoi. Dobrze. To co ci ludzie mają? Oświadam? What? Mój! Nasra i kiedy się do mnie wstać potek i powie, że to są biegi. Nie.
Powiem ci, że kreatywny masz pomysł, ale testowałeś już. Nie. Mają, bo są ogarnięci, mają. Bo nie giną, giną. Tak jak nam. A u nas to chwilę tu zginie. A nie w pojazdach. Brawo, Basi. Nie udało ci się tu troszkę. A chciałem tam skoczyć. Na górę dawaj. Na górę snajper. No na pewno nie. Dawaj, dwóch nas nie zabije. Możesz ty, biej! Biej, Basi! Biej! Nie wychodź stąd. Czemu? Bo na dole jest pelota i transporter. Znowu ten zapraszajnie. Nie wiem, włącz monitor może? Patrzę się. Ostatnio co mówił, twierdzę graliśmy, poczekajcie. Pipa to był, ten, Sajo, ten który, z którym dzisiaj graliśmy. O, masz znowu? Damian, lecz. Czekajcie, bo muszę monitor podłączyć. Damian, lecz! Cholera! Lecz! Nie mogę! Nie mogę! Lecz! No już nie. Ej, oni są w okopach lecz. Na D. Już mi zawało dostawać. Powiedzcie mi, czy jest może procesor i 5, ale 6 rdzeniowy? Daniela się tutaj, on właściciela. To są tylko 4 rdzeniówki, a 6 już należą pod I7. Z tego co wiem, piątki są 4-rdzeniowe chyba tylko. Beznadziejna nazwa, I5 ma 4 rdzenie. No na tym myślał. Ale po prostu te prototypowe, na przykład jakby chodziło 3 rdzeniówki. Ja miałem kiedyś 3 rdzenie w AMD-ku i powiem ci, że byłem zadowolony, no. Wiem, bo one były bardzo dobre. Były pierwsze, które wychodziły, to były prototypy. Ale to tak dobry procesor było. Zastanawiam się, że nie wymienić na jutro. Ciężko, bo nie pojadę. Daj do tego grupy, tak nie zabiję. Daniel, który byś polecił z I5? Damian, apteczka. To najdroższy pewnie. Nie mam. Jak nie masz? Ja tylko decyduję raz. Kurde, ty no i kluty. Masz, może cię uratuję. Defibrylatorem nie możesz zabić jedynie. Ja ci powiem, że ja korzystam z Fenoma. Tak nie. 9.5.5 też 4 rdzenie. O, teraz tak patrzę, że to też są 4. Nie widział nas. Nie wiem, dobra, widział. Nie widział, pelota mnie zabiła z dresu. Nie wolisz Sajo i 7 od razu? Tak, ale ja już widzę, że kurde sama I5 kosztuje około 800 zł, a I7 kosztuje 1200 zł. To jest trochę różnica, wiesz? Przed. Zależy, które generacje ma jeszcze. Która jest ta lepsza? Znaczy, najpierwsze które generacje to muszą być numery 4, 5 albo 3, 5. 1000 albo 4, nie? Kradę wam znowu tą rękietnicę, nie? Idę się ją odstrzelać? Nie mam naboi już. Nie mam życia, idę po nią. Najwyżej znowu się weźmie śmigłowiec i was jem. Zrobię akcję samobójczą. Babcie już zrobił. Zrobimy. Słuchajcie, znowu kick ass commander. Komando. Cały czas ten sam będzie koleś mi niszczy. O, właśnie ile ten GeForce Titan kosztuje? GeForce Titan około 2K. Wiesz, że tutaj widzę Titan Z, który kosztuje prawie 14 tysięcy złotych. Ale stary, jaką ma wydajność, Titan Z już mocno zaraz. Ale też 14 tysięcy złotych za kartę graficzną. No, ale popatrz. Jak wyjdzie Titan Z, to normalnie widzę Titan, to będzie koniec, a?
Dostępna sztuka jedna, 16 dni do końca. Ja ci powiem tak, o, z tego co wiem, to taki gier właśnie dwa tyfli dwole ratki, nie wiem czemu. Rodzaj pamięci DDR, ilość pamięci 12 giga. Tak, 12 giga. Maksymalna rozdzielczość obrazu 4000 na 2000. Czyli 4K, czyli Full HD, Ultra HD. Tak, ja będę musiał wybudować na placu elektrownię dodatkowo, żeby to podpalić. Podziękuję. Nie, to jest to chyba za 300 W czy 400 tylko. No, jak ja mam tego, Cooler Mastera 650. Ja mam tego, ja mam Thermal Take'a 630. Mój brat ma tylko jeszcze wyrytana, ale w tym, ale w laptopie, bo on ma laptop za 7 koła. Jemu to gierki wyciągają na full detale wszystkie. Poczekaj, poczekaj, niech wyjdą nowe produkcje 2.16, już nie będzie miał full detale. 2.16, 2.17 i będzie coraz niżej. Ja ci powiem, że ja mam tak już komp, pomału się zbliża do 4 lat, no i dalej gram na dosyć wysokich ustawieniach właśnie swoje, to na moim HD 5850. Ja ci powiem, że ja nie potrafię stwierdzić, ile mój komputer ma lat, bo każda część ma inną ilość wieków. Inną ilość lat. Albo ma różny wiek. Nawet dwóch ci powiem. Mój komputer ma już wiek? Stary, mój komputer ma wiek, pamiętaj się Niemca i widzisz jak ciągnie? Widzisz? To jest sztuka, zrobić komputer. Ciągnie, tylko to. Na pewno nie tobie. Rzekaj, Wiktoria, że będzie się spinał, daj zagrać tego. CW, czemu nie chodzisz na CW i tak dalej. No, co powiedziałeś taką rzecz, no to co chciałem dać na to zrobione. A będziesz wtedy spinał tak dupę, że aż... No nie będę spinał dupy. Że aż będziesz szczypać. No ale... Wiesz, mi to tam wisi, nie? Dobrze, że nie stoisz. Wiesz, zwisę i powiela. Fajnie masz. Ale kurczę, pytana nie będę kupować. Mój 5850 da radę, ale... Znaczy, powiem ci, że radę one mam do siebie, że nie, niby słabe są. Wiesz, mnie trochę ten procesor ogranicza, bo to wiesz, to jeszcze jest Phenom 2, 4. Nabiłem. No, to jest właśnie to, te ograniczenia, ale nic nie zrobisz. I Phenom kosztuje w tej chwili, zobaczy sobie. O, pewnie. Wreszcie za nim inny koleś. W sumie mój procesor na dzień dzisiejszy kosztuje tyle, za ile ja go kupowałem. 300 zł, a nawet poszedł w górę, widzę. Tanio, zabytki widzę. Nówki kosztują nawet po 400, nawet 500. Jak ja kupowałem mojego Phenoma 4-rdzeniówkę, to kosztuje to było do niego 300 równo. A to było jakieś 3 lata temu, żeby z niej odkłamać. Najlepsze jest to, że wyjeżdżam z tego, z jak się nazywa, z respawnu i mam nie ludzi wrogić, nie? Nie zdążyłem. Ty może wiesz, co nazywa ta technologia, która pozwala na karcie graficznej nagrywać filmy z monitora? Te wyrzutnie rakiet? Ja mam Overmedy. Czekaj, tylko wezmę 7, bo jest to polecimy. Wiesz, żeby nie musieć używać frapów, żeby to chyba Shadowplay. O, nie wiesz, które karty to mają wszystkie teraz? Nie wszystkie teraz. To jest właśnie dobra rzecz, bo robisz filmik, nie musisz używać Frapsa, a Fraps ci dosyć zżre tej pamięci. Ale pamiętaj o tym, że są inne programy, MSI Afterburner polecam ci na przykład. Ja najlepiej polecam, ja sobie kupiłem Avermedy i mam w dupie wszystko. Kupiłeś sobie, tak? Ale Avermedia nie kosztuje. Zależy, która wersja.
do nagrywania filmów. Wiktory, gdzie ty lecisz? Wszystkie są do nagrywania filmów, tylko jedna jest bardziej, jedna jest wewnętrzna. Ten! Są dwie zewnętrzne. Znaczy, wewnętrzne, a to jest zewnętrzne. No i czym się one różnią, te wewnętrzne między zewnętrznymi? Zabiłeś? Ja nie uciekamy. Strzelam, bo ja nic nie... No różnią się tym, że złóżmy w zewnętrznym... Nie miałeś strzeli, właśnie miałeś strzela. Musisz, do wewnętrznych musisz mieć peceta, wiesz, włączonego i tak dalej, nie? A do wewnętrznych odpalasz sobie, wiesz, w tej, a komuś włączam, to tym się różnią. Ale wszystko, gdzie z nim działanie jest zasadne. Uciekamy, nie? Mhm. I co? Do wewnętrznego musisz mieć peceta włączonego, tak? A do zewnętrznej... Nie musisz mieć. Wystarczy, że ją włączasz, tylko musisz mieć osobno. Teraz jest taki bóg, że musisz mieć dysk, musisz zakupić dysk twardy osobno, nie? No to czekaj, jak chcesz coś nagrać, muszę mieć PC-ta włączony, bo tak jak chcesz coś nagrać, to co, z konsoli czy co? No podłączasz cokolwiek, konsolę, możesz kompa podłączyć, konsolę, cokolwiek. Coś, co, wszystko co ma wejście HDMI. To jakaś skrzynka czy coś, co ma nagrywać? Jaki model? Coś to jest takie jak dekoder wygląda. Aha, a wewnętrzny to jest jak kogoś, tak? Tak, jakbyś taką kartę graficzną wpiął i nagrywasz. No to ten wewnętrzny jest lepszy. No nie jest to karta wtedy lepszy, bo kupujesz, on jest droższy chyba. On kosztuje około 900 stów. Boże, 900 stów. On kosztuje około 900 stów i musisz tego kupić dysk twardy osobno, ale... Dobra, tak. Wiecie, czy wyleczyłeś z tej wersji wewnętrznego kosztuje? Zewnętrznie tam co mam kupiłem za 300. I będzie, że nagrywa. Jest fuck dobrze. Ja, no pokaż nam jakieś swoje nagranie. Ma wszystko na YouTube. Kurka, może cię zasubskrybuję. Nat, nie, wchodź, radzę ci nie wchodzić. Ciebie nie chcę na moim kanale. A mnie? Damian, wyślij. Damian, pochwal się swoim kanałem lepiej. Ale przecież pochwalił się, mam oglądać bardzo fajny kanał. Ja też nic nie robię na razie, może po co wam na mój kanał? Żebyśmy zobaczyli, jak to się nagrywa, no. O to będzie. To ma, ja macie tak, filmy ja testów. Ja jakoś tam się zastanawiam nad wymianą coś sprzętu, nie wiem, czy i chcę porównać, co sobie zobaczyć, bo jakoś to nie. Wszystko możesz nagrywać, to masz zerowe obciążenie, zerowe. A może nawet... inni chcą sprawdzać, to już nie wiem, to ukoło się. A jeszcze raz, czekaj, bo ja nic nie słyszę. Mówię, to co inni chcą oglądać na twoim kanale, to nie wiem, ja po prostu mnie tylko ciekawi jakość i po prostu... Jakość masz to, co na monitorze. Wszystko. Jakość dźwięku, wszystko. A jak wyglądasz z tym, z wielkością filmu? Wielkość filmu? 20 minut, tak mniej więcej filmiku w 30 klatkach Full HD z giga, 2 giga, zależy na grę. Do 30 minut, tak? To, tak, do 30 minut to do 5 giga powinien się wyrobić. Ja sobie ten program pobiorę skądś. Jaki program? Ten do nagrywania. Jeszcze pooglądam, co tam jeszcze ludzie polecają z takich... Ja ci polecam Avermed, Tom. Jak się nazywa? MSI Afterburner jest darmowy, rozdziela ścieżki mikrofonu i dźwięku z gry na dwie osobne ścieżki. A do tego bardzo mało zużywa procka, nie? I nagrania nie ważą też tyle, co z Frapsa, zróżmy, tak jak ja, 100 giga z Crysisa, a ważą nie, zróżmy, ja 10. Ja Frapsa w ogóle nie liczę w to, co, bo to Fraps to jest porażka. Ja wiem, tak? Nawet nie bierz Frapsa, nie? Kiedy? Na początek nagrywałem. Pamiętaj o tym, że MSF Treburner nie łapie niektórych rzeczy, ale już pomału zaczyna. Już pomału zaczyna. Ja mam Bandicama i jest git. Też nagrywałem Bandicamem, daj spokój. Dźwięki są takie sobie. Jakoś nigdy mi się to nie podobało. Tak, ja nagrywałem jeszcze w 2008 roku. Próbowałem. Powiem ci, że albo nie umiem programu ustawić, albo to jest dalej to samo, co było trudno. Wiesz, tobie danie się podoba? Spodnie, wiesz. To na AMS Afterburner masz też każdą ścieżkę osobną.
Jak nie chciało nagrywać? Daniel, przecież ja nagrywałem i mi nagrywało, a... No bo te ścieżki masz oddzielone wszystkie w jednym pliku, masz Daniel. Wszystko masz w jednym pliku. Co to za... Właśnie dobrze, jak masz w jednym pliku. Wszystko masz zsynchronizowane, nie musisz synchronizować, a druga sprawa jest taka, że... ten... jak to się nazywa? Jak to się nazywa, co ja chciałem powiedzieć? Masz wszystko zsynchronizowane i masz nie, jak to samo, ale... Jak ja to próbowałem... Zabiłem tylko jednym strzałem. I możesz sobie osobno wszystkich możesz powycinać i każdy z ścieżki masz osobno. Stary, nawalam do typa i mogę to zrobić. Dajcie spokój, nie? Kurde. Puść mnie, koleś, ty idioto. Boże, czemu tą grę grają takie ludzie? W ogóle na ile to jest żetonu, bo ta bitwa cholera trwa i trwa? 1200. 1200 mamy 50 żetonów i nie zostało. Wygrawamy to. A strasznie długo trwało. Łee, 4 mi zostało. To mi wchodzi po celowni, już by się zniszczył. Nie wiem, ale postrzelałem się trochę tym takim fajnym działkiem. Jak było? Fajnie. Ja mam czołg i jeden czołg. No już się kończy gdzieś tutaj. Uwierz mi, że Avermeta to jest jednak lepszy wybór. Nie wiem, testowałem tej Nvidia, ale... Dla mnie zawsze Avermeta był lepszy wybór. Też osobna karta, nie? Wyłonałem tego Shadow Playa. Ej, Wiktor, zaraz ci przegonię. No, nie ci poszło. Nie zdolny tu się masz chociaż. Żyłem. A, nie przegoniłem. Ja w tym działku przechodziłem. Takim fajnym, takim, co zawsze kradli. Ja na samym końcu zawsze ostrzałem. Awansujesz, widzę trzecia liga umiejętności świata. Technikiem trochę nawaliłem.